Kłopoty po misji w Hochinach. Napięcie i oskarżenia. Misja w Hochinach. Oskarżenia, napięcie i opóźniony raport. Misja pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia w Wuhanie nie przyniosła dotąd jasnej odpowiedzi na nurtujące świat pytanie o pochodzenie koronawirusa. Amerykańskie media zarzucają Chinom ukrywanie danych. W atmosferze napięć politycznych zespół naukowców przełożył publikację wstępnego raportu. Naukowcy wyjechali z Chin w połowie lutego po miesiącu pracy w Wuhanie. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zapowiadał, że wstępne podsumowanie ich ustaleń zostanie wydane jeszcze w lutym, ale w piątek 5 marca oświadczył, że będzie opublikowane w połowie marca, razem z pełnym raportem. Zespół chce wydać pełen raport w tym samym czasie, co podsumowanie, aby wszystkie informacje były publicznie dostępne, przekazał rzecznik WHO Tariq Jasarewicz, potwierdzając, że zrezygnowano z wcześniejszej publikacji wstępnego sprawozdania. Pochodzenie koronawirusa stało się kwestią polityczną i wywołuje napięcia w relacjach Chin z Zachodem, szczególnie z USA, które zarzucają Pekinowi ukrywanie danych na temat pandemii. Władze CHRL twierdzą natomiast, że koronawirus niekoniecznie pochodzi z Chin i mógł przybyć do Wuhanu na mrożonych produktach spożywczych sprowadzanych z zagranicy. Cztery hipotezy na zakończenie wizyty w Wuhanie kierujący zespołem wchoduński ekspert do spraw bezpieczeństwa żywności i chorób podzwierzęcych Peter Benembarek oświadczył, że naukowcy rozpatrywali cztery hipotezy dotyczące pochodzenia koronawirusa, przejście patogenu na człowieka bezpośrednio z pierwotnego nosiciela zwierzęcego, poprzez inny gatunek zwierząt, przez produkty spożywcze albo poprzez wyciek z laboratorium. Międzynarodowy zespół wspólnie z naukowcami chińskimi doszedł do wniosku, że najbardziej prawdopodobna jest hipoteza o przejściu koronawirusa na człowieka z pierwotnego rezerwuaru naturalnego, którym prawdopodobnie były nietoperze, poprzez inne zwierzęta. Pozostałych hipotez nie wykluczono, choć te o wycieku z laboratorium uznano za skrajnie mało prawdopodobną, powiedział Benembarek. Naukowcy ustalili również, że w grudniu 2019 roku koronawirus rozprzestrzeniał się w Wuhanie na szeroką skalę nie tylko na targu owoców Morza Huanan, z którym wiązano wiele spośród pierwszych infekcji. Nie wykluczono możliwości, że wirus przeszedł na człowieka z jednego z dzikich zwierząt, jakimi handlowano na tym targu i być może również na innych targach w mieście. Z pewnością jest presja polityczna. Po wyjeździe z Chin swoje poglądy przekazywali mediom niektórzy członkowie zespołu pod egidą WHO. Sądzę, że to się zaczęło w Chinach, powiedział sieci Nine News australijski mikrobiolog Dominic Dwyer. Japoński mikrobiolog Ken Maeda ocenił natomiast promowaną przez Chiny teorię o przybyciu koronawirusa z zagranicy na mrożonkach jako mało prawdopodobną. Dwyer opisywał również napiętą atmosferę i presję polityczną związaną z poszukiwaniem genezy pandemii w Wuhanie. To było naprawdę bardzo skomplikowane i bardzo napięte. Z pewnością jest presja polityczna i sądzę, że ta presja ciąży bardziej na stronie chińskiej niż na nas, powiedział. Polityka zawsze była z nami w pokoju, po drugiej stronie stołu. Mieliśmy od 30 do 60 chińskich kolegów, a wielu z nich nie było naukowcami. Nie byliśmy naiwni co do środowiska politycznego, w którym próbowaliśmy działać i, spójrzmy prawdzie w oczy, w którym działali nasi chińscy odpowiednicy, przyznał Benembarek w rozmowie z portalem magazynu Science. W skład zespołu weszli również specjaliści do spraw chorób podzwierzęcych i zakaźnych, w tym brytyjski epidemiolog George Watson, holenderska wirusolog Marion Koopmans, brytyjsko-amerykański zoolog Peter Daszak, niemiecki mikrobiolog Fabian Leendert i rosyjski epidemiolog Władimir Detkow. Część z nich prowadziła wcześniej badania m.in. nad wirusem Ebola. List otwarty. 26 naukowców. Tymczasem grupa 26 innych naukowców z różnych krajów świata, głównie z Francji, USA i Australii, opublikowała w czwartek w WSJ list otwarty, wzywający do pełnego i nieskrępowanego międzynarodowego dochodzenia w sprawie źródeł COVID-19. Ich zdaniem przeprowadzenie takiego dochodzenia przez WHO w Chinach było prawie niemożliwe, z powodu braku niezależności i dostępu do danych.
WSJ zarzucał wcześniej chińskim władzom, że nie udostępniły członkom zespołu pod egidą WHO surowych danych na temat pierwszych przypadków COVID-19, które mogłyby pomóc ustalić, jak i kiedy koronawirus zaczął się szerzyć w Chinach. Misja miała tylko dostęp do opracowań tych danych, dokonanych przez naukowców chińskich, twierdzi amerykański dziennik.